Zastanawiam się w ogóle też przy tej okazji. Ja miałem jakieś takie rozkminę. Ktoś się mnie pytał, czy powinien iść na studia, bo jeszcze ma wahania, jeszcze się zastanawia, a ja tak mówię, stary, tam weź, rok spędź sobie na tym, żeby popracować w jednym, drugim, trzecim miejscu, a przy okazji może, nie wiem, zrób sobie podróż do Paryża, do gdzieś tam, poznaj się lepiej, spójrz na siebie z różnych perspektyw. Po roku, dwóch zdecyduj, czy to, co sobie wymyśliłeś 2 lata temu, miał sens i czujesz dalej się z tym, że nie wiem, programowanie to moja pasja, albo kierunek XYZ to moja pasja, i wtedy śmiało po tych 2 latach, kiedy już masz tę pewność, iść na te studia. Czy może jednak lepsza jest perspektywa, żeby mimo wszystko iść od razu, bo może w trakcie tych studiów się okaże, że to jest jednak to, jakie masz zdanie? Zrobienie sobie takiego gapiera dla większości, myślę, będzie dużo lepszym rozwiązaniem niż pójście właśnie na jakieś studia, żeby przebąkać i że wtedy przemyślę. Bo to też, no trochę wtedy łapiesz... Trochę łapiesz odpowiedzialności za to życie, że zakładam, że wtedy nie byłbyś na utrzymaniu rodziców przez ten rok, tylko właśnie musiałbyś sobie jakoś zarobić. Trochę zrozumiałbyś, nie wiem, na czym polega zarabianie pieniędzy, jaką one mają wartość, szacunek do nich, do życia, do wszystkich innych prac, które ludzie wykonują. No w sumie uważam, że chyba każdy powinien przejść przez gastro. To jest trochę taka fajny pomysł. Nauka szacunku. Może zamiast obowiązkowego wojska, to obowiązkowe gastro. Powiedziałbym, że tak, to jest dobre rozwiązanie, popróbować sobie rzeczy, których się myśli, że będzie się chciał, że ci się podobają. Może zrobić sobie podróż, w zależności od tego, co kto lubi. Warto by było odetchnąć, z świeżą głową podejść do wyboru tak jednak, nie wiem, istotnego kroku w życiu, jakim są studia, żeby to zrobić dobrze i tego czasu w życiu jak najmniej zmarnować. Bo no to może tak trochę wyglądać, że wiesz, robię sobie gap year, więc zmarnuję rok, kiedy już bym mógł studiować, ale to trochę to nie tak wygląda, bo jak nie zrobisz tego gap year'a, pójdziesz na złe studia, to przebąkasz rok, potem powiesz, kurde, ale nie będę jeszcze rzucał, bo coś tam zacznie się rok, dobra, teraz jestem w połowie i stracisz 3 lata, bo będzie licencjat czy coś. Na pewno jest to dobre rozwiązanie. Można też popracować za... To nie jest tak, że od początku i zawsze trzeba pracować za hajs. Można postażować sobie za darmo w czymś, gdzie się chce, w momencie, kiedy się naprawdę nie ma umiejętności, to trochę się nie powinno ani żadnego doświadczenia wymagać tego, żeby ktokolwiek, a szczególnie jakieś duże pieniądze ci za to płacił, więc uważam, że tak, to jest dobre rozwiązanie.